Cześć wszystkim. W podróżach małych i dużych. Kolejny hotel. W ogóle wpadłem tutaj i od razu kręcimy, więc to jest hotel Olenika w Szydłowcu. To jest droga do Warszawy skądś tam. Po angielsku, po polsku. Ceny. Pokój jednej osoby 130. O, całkiem nieźle. Ale za śniadankiem jest bilard i piłkarzyki. Mam nadzieję, że nie będą grali po nocach. Co my tu mamy? Oczywiście ciemno, więc nic tam nie widzę, co jest za oknem. Łóżko podwójne, fajne. Nawet dziur nie ma, więc bomba. Wykładzina taka stara, kurde, najtańsza, no ale do zaakceptowania. O, to się pluje po prostu. No, nie jest źle. Lustro czyste. Ach, kurka. Takie czyste jak brudne. Dobra. A przynajmniej pajęczyn nie ma. Ktoś coś zostawił? Nic. Dobra, łazienka. O, jaka ścianka. Mebo ścianka. No, tutaj pewnie jakieś orgie były. Był nawet stary, ale przetarty. Ale to nie. No dobra, ale tak ta szybka jest czyściuteńka. No nieźle. Tutaj też wszystko w porządeczku. Oprócz tego włosa. Ale nie będziemy się przypierdzielać. Jakaś tajna skryteczka na coś. No i chuj. Teraz po ścianę leci. O, dobra, prawie to sobie zrobiłem dobrze. Jest. Uff. Fajnie wyciągnięty kibelek. Jest coś? Nie ma niespodzianek. Dobra, tak na szybko, powiem szczerze, jak po trasie, żeby się przespać, telewizor jest, mini biurko jest, nie jest źle. To tyle na tyle. Pozdrawiam.